Komentarz do listu do Tytusa, rozdział 1, wersety od 1 do 4. Paweł, sługa Boży, apostoł Jezusa Chrystusa w służbie wiary wybranych Bożych i w służbie poznania prawdy, która jest zgodna z pobożnością, w nadziei żywota wiecznego, przyobiecanego przed dawnymi wiekami przez prawdomównego Boga, a objawionego we właściwym czasie w słowie zwiastowania, które zostało mi powierzone z rozkazu Boga, Zbawiciela naszego, do Tytusa, prawowitego syna według wspólnej wiary. Łaska i pokój od Boga Ojca i od Chrystusa Jezusa, Zbawiciela naszego. Jest to pierwszy z 3 głównych fragmentów listu, wymienionych przed chwilą we wprowadzeniu. Jak już zdążyliśmy zauważyć, w tych wersetach w zwięzły sposób zostaje streszczona niewyczerpalna głębia wzniosłych prawd chrześcijaństwa. Już na początku dowiadujemy się, że źródłem błogosławieństw jest Bóg. Najpierw zostaje On przedstawiony w swoim absolutnym charakterze jako Bóg, następnie jako prawdomówny Bóg, potem jako Bóg Zbawiciel, który objawia się zgubionym ludziom, a na końcu jako Bóg Ojciec, Bóg miłości. Jednak to w Chrystusie Jezusie, naszym Zbawicielu, mamy doskonałe objawienie wszystkiego, czym Bóg jest dla nas. Przypis 1. Właściwe brzmienie wersetu jest: Paweł, sługa Boży i apostoł Jezusa Chrystusa według wiary wybranych Bożych i znajomości prawdy, która jest według pobożności. Przypis 2. Przed czasami wiecznymi. Apostoł Paweł jest narzędziem tegoż objawienia. Nazywa siebie sługą Bożym. Ten tytuł pojawia się w listach tylko 2 razy. Tutaj oraz w liście Jakuba oraz kilkakrotnie w Księdze Objawienia, podczas gdy wyrażenie sługa Chrystusowy występuje w Biblii częściej. Bycie sługą Bożym wymaga całkowitej zależności od Boga zleceniodawcy, bojaźni i drżenia przy wykonywaniu zadania, respektu przed każdym słowem, które wychodzi z ust Bożych, oraz głębokiego poczucia odpowiedzialności. Warto zwrócić uwagę, że przez nazwanie siebie sługą ów wielki apostoł narodów zajmuje celowo najniższe i najskromniejsze stanowisko. Postawa ta ma służyć za przykład Tytusowi, który zostaje powołany do zajęcia zaszczytnej funkcji apostolskiego wysłannika. Jeżeli zatem apostoł przyjął tak nieznaczące stanowisko sługi, to o ileż bardziej powinien pójść w jego ślady uczeń. Jako sługa lub niewolnik Boga, Paweł nie należał do siebie samego. Bóg oczekuje od swojego sługi bezwarunkowego posłuszeństwa oraz sumienności i wierności przy wykonywaniu powierzonego zadania. Niemniej Mimo wymagań Boga wobec Jego sług, samo poselstwo, z jakim apostoł został wysłany, nie ma w sobie nic przerażającego, gdyż Paweł jest sługą Boga Zbawiciela. To dlatego autor listu do Tytusa nazywa siebie również apostołem, czyli posłańcem Jezusa Chrystusa. O ile Bóg powierzył mu prawdę, to Chrystus jest tym, który go wysłał, by ją rozpowszechnił i obwieścił wszem i wobec. Zlecenie to postawiło Pawła w szczególnej relacji wobec Chrystusa jako jego apostoła, któremu powierzono misję zaniesienia światu prawd, jakie Bóg od wieczności miał w swoim sercu. Prawdy te dziś oferowane są ludziom i mogą stać się ich osobistym udziałem na podstawie dokonanego dzieła Chrystusa. To dlatego Paweł mógł powiedzieć: Chrystus Jezus, Zbawiciel nasz, sprawca zbawienia, które od zawsze należało do zamysłu Boga, miłości wobec nas. O zbawieniu Paweł mówi jako o swoim własnym. Śmiało może powiedzieć: Chrystus jest nie tylko Zbawicielem, lecz Zbawicielem moim oraz tych wszystkich, którzy w Niego wierzą. Naszym Zbawicielem. Zbawienie zostało zdobyte dla nas przez Jezusa Chrystusa. On sam stał się niewolnikiem Bożym, aby nas pozyskać. Czytamy o tym w 2 Mojżeszowej, 21 rozdział, od 2 do 6 wersetu. 2 Mojżeszowa, 21:26. Jeśli byś kupił sługę Hebrajczyka, niechaj ci służy 6 lat, a na 7. rok niech będzie dobrowolnie puszczon. Jeśli by przyszedł nieżonaty, wtedy sam niech odejdzie. Jeśli żonaty, wtedy z nim żona niechaj puszczona będzie. A jeśli by Pan jego dał mu żonę, z którą by miał syny albo dziewki, wtedy żona i dzieci jej niechaj u Pana zostaną, tylko sam niechaj wypuszczon będzie. Też jeśli by się rozmiłował sługa Pana, żony i dzieci swoich, a nie chciałby być wolnym, wtedy Pan jego niech go przywiedzie do sędziów, a postawiwszy go u drzwi albo u podwoja, przekole mu ucho szydłem i będzie jego sługą na wieki. Naszym sługą, aby móc je nam udostępnić. Filipian 2, rozdział 6-8. Który będąc w kształcie Bożym nie miałby, był za drapiestwo równym być Bogu, ale wyniszczył samego siebie, wziąwszy kształt służebniczy, stawszy się podobny ludziom i osobą nalezion jako człowiek. a sam się uniżył, stawszy się posłusznym aż do śmierci, a śmierci krzyżowej. Przyjrzyjmy się teraz bliżej służbie apostoła Pawła. Po pierwsze, jego urząd apostolski nie ma nic wspólnego z zasadami Starego Testamentu. Jest całkowicie niezależny od zakonu. Jest według wiary wybranych Bożych. Nie zwraca się ani do ciała, ani do woli człowieka, lecz do wiary, w przeciwieństwie do zakonu. Wyklucza zasadę ludu wybranego opierającą się na cielesnym pokrewieństwie. Niewątpliwie uprzywilejowane stanowisko Izraela nawiązywało pierwotnie do wiary Abrahama, niemniej opierało się głównie na cielesnej przynależności do ludu, którego protoplastą był Abraham. Jednak ów lud, powołany do posłuszeństwa, utracił przez swoje nieposłuszeństwo prawo do bycia uznawanym za lud Boży. W przyszłości, co prawda, je odzyska, lecz podobnie jak my, wyłącznie na gruncie wybranych Bożych. Urząd apostolski Pawła zwraca się do osobistej wiary, nie zaś do ludu uprzywilejowanego ze względu na ziemskie pochodzenie. Ci, którzy otrzymali dar wiary, to wybrani w wieczności przez Boga, aby mogli należeć do Niego. Zbawieni przez wiarę, zjednoczeni w duchu miłości, stanowią niebiański lud Boży. Te dwa aspekty, wiara i wybranie, cechują chrześcijaństwo. Oba mają swoje źródło wyłącznie w łasce i nie są zależne od zakonu. Drugim aspektem Pawłowego urzędu apostolskiego było poznanie prawdy, która jest zgodna z pobożnością. Apostoł z Tarsu głosił prawdę, całą prawdę. Czym jest prawda? Jest absolutnym objawieniem tego, kim jest Bóg, czyli Jego istoty, tego, co mówi, czyli Jego słowa, i co myśli, czyli Jego ducha. A więc innymi słowy, jest objawieniem Ojca i Syna i Ducha Świętego. W Chrystusie, w którym mieszka cieleśnie cała pełnia boskości, o czym czytamy w Kolosan, 2 rozdział, 9 werset. Kolosan 2:9. Dlatego, iż w nim mieszka wszytka pełność bóstwa, istotnie zostało nam objawione, kim jest Bóg. W nim rozpoznajemy Ojca jako tego, który jest światłością i miłością. Czytamy o tym w 1 Jana, 1 rozdział, 5 werset. Toć tedy jest poselstwo, któreśmy słyszeli od Niego i oznajmujemy wam, iż Bóg jest światłością, a iż żadnej ciemności w Nim nie masz. I 1 Jana 4:8. Kto nie miłuje, nie zna Boga, a bowiem Bóg jest miłość. Prawda to również Boże Słowo. Jezus mówi do Ojca: Słowo Twoje jest prawdą. Jana 17:17. Słowo zostało przyniesione nam przez Chrystusa. On zatem jest jednocześnie wyrazem natury Boga, jak i Jego słów. On zatem jest jednocześnie wyrazem natury Boga, jak i Jego słów. W Ewangelii Jana, która przedstawia Jezusa jako Syna Bożego, On sam mówi o sobie: ja jestem lub jam jest. Gdy Żydzi zapytali Go: kim jesteś? Odpowiedział: to, co wam powiedziałem, albo tym, co wam powiedziałem. Jana 8:25. Zatymże mu oni rzekli: ty coś jest zacz. A Jezus im powiedział: to, co wam i z przodku powiadam. Pojawia się tu absolutne zjednoczenie obu aspektów prawdy w Chrystusie, Bożej natury i Jego słowa. Bóg przemawiał do nas wyraźnie w Chrystusie, w Synu, w przeciwieństwie do stosowanego niegdyś fragmentarycznego i wybiórczego sposobu przekazywania prawdy przez proroków. Hebrajczyków 1:1. Bóg częstokroć i rozmaitym obyczajem niekiedy mówił ojcom naszym przez proroki. Bóg głosi pełnię prawdy w Chrystusie, który sam jest Słowem, o czym czytamy w Jana 1:1. Na początku było Słowo, a Słowo ono było u Boga i było ono Słowo Bóg. Chrześcijaństwo jest wzniosłym i kompletnym wyrazem prawdy, ponieważ w nim prawda przemawia do nas w Synu. Objawienie przyszło przez Niego, nie przez Mojżesza, jak czytamy w Ewangelii Jana 1:17. A bowiem zakon przez Mojżesza jest dan, a łaska i prawda przez Jezusa Chrystusa się stała. Lecz przez osobę będącą ucieleśnieniem prawdy, a odsłania nam ten fakt samo Słowo. Jeszcze jedno. Prawda jest tym, co Bóg myśli o wszystkim. Myśl ta jest w Chrystusie, zaś Duch składa o tym świadectwo, gdyż Duch jest prawdą. 1 Jana 5. 6 werset. Ten ci jest on, Jezus Chrystus, który przyszedł przez wodę i krew. Nie przez wodę tylko, ale przez wodę i krew. A duch ten jest, który świadczy, iż duch jest prawdą. On świadczy, że w Chrystusie jest życie wieczne, które zostało nam udostępnione przez Jego ofiarę dla nas. Zatem prawda znajduje w Chrystusie swój doskonały wyraz, gdyż On sam jest prawdą. 14 rozdział Ewangelii Jana. Rzekł mu tedy Jezus, ja ci jestem droga, prawda i żywot. Żaden nie przychodzi do Ojca jedno przez mię. W Starym Testamencie Bóg nie objawiał pełni swoich myśli. Nie dał się poznać jako Bóg miłości. Objawienie istoty Jahwech było, co najwyżej powiązane z obwieszczeniem Jego miłosierdzia, o czym czytamy w 2 Mojżeszowej, 34 rozdział, 6 werset. Gdy tedy Pan szedł przed nim, zawołał Pan, a Pan, Bóg miłosierny i łaskawy, nierychły ku gniewu, obfitujący w dobroć i w prawdzie. Pod władzą zakonu Bóg nie objawił także, że człowiek jest zgubiony, gdyż sam zakon zakładał możliwość uzyskania życia poprzez posłuszeństwo wobec przykazań Bożych. W księgach Starego Testamentu Jahwech nie odsłonił także swoich myśli o świecie, gdyż wówczas nie był jeszcze ostatecznie zdefiniowany i osądzony jako znajdujący się pod panowaniem szatana ten świat. Zakon nie składał również świadectwa o myślach Boga odnośnie nieba, ponieważ człowiek był grzesznikiem. Niebo było przed nim zamknięte, a prawo mogło obiecać mu jedynie ziemskie błogosławieństwo. Również sam Bóg nie był w pełni objawiony w prawie. Pozostawał poza zasłoną, pod osłoną gęstego mroku, o czym czytamy w 1 Królewskiej 8:12. Wtedy rzekł Salomon, Panie, któryś rzekł, iż chcesz przemieszkiwać w obłoku. Pod panowaniem zakonu niewyjaśniona została także kwestia ofiary, która byłaby w stanie usunąć grzechy i pojednać raz na zawsze grzesznika z Bogiem. Krótko mówiąc, poznanie prawdy było w Starym Testamencie niepełne, częściowe. Pełnię prawdy przyniosło dopiero chrześcijaństwo. Zauważmy jeszcze, że poznanie prawdy jest zgodne z pobożnością, czyli utrzymaniem ścisłej wewnętrznej relacji między duszą a Bogiem. Tajemnica pobożności, o czym czytamy w 1 Tymoteusza 3,16, to stan, w którym dusza może radować się relacją z Bogiem i trwać w niej. Cała prawda jest wyrażona w jednej osobie, w Jezusie, Bogu objawionym w ciele. Jedynie On pozwolił nam poznać Boga i nawiązać relację z Nim. Dlatego też wielka tajemnica pobożności zawiera się w poznaniu Chrystusa. Ten, który objawił się w ciele, został usprawiedliwiony w duchu, ukazał się aniołom, był zwiastowany między poganami, uwierzono w Niego na świecie, wzięty został w górę do chwały. 1 Tymoteusza, 3 rozdział, 16 werset. Jeżeli poznanie prawdy nie doprowadzi człowieka do pobożności, to przyczyni się do jego zatracenia, jeśli człowiek odrzuca relację z Bogiem. Zamiast mieć prawdę płynącą z pobożności, można mieć prawdę w nieprawości oraz ją tłumić, o czym czytamy w Rzymian 1 rozdział 18 werset. Bo gniew Boży jawny jest z nieba przeciwko wszelakiej niepobożności i niesprawiedliwości ludzkiej, którzy zatrzymują prawdę niesprawiedliwie. I być przedmiotem gniewu Bożego, a nie Jego przychylności. Powierzone Pawłowi apostolstwo miało za fundament nadzieję życia wiecznego. To jest trzeci podpunkt. Nadzieja ta jest pewnością, a nie czymś bliżej nieokreślonym. Różni się od niepewnej ludzkiej nadziei. Życie wieczne zostało obiecane przez samego Boga, a czyż On mógłby kłamać? Czyż nie powiedział? Wspomnijcie na sprawy dawne, odwieczne, że ja jestem Bogiem i nie ma innego. Jestem Bogiem i nie ma takiego jak ja. Ja od początku zwiastowałem to, co będzie i z dawna to, co jeszcze się nie stało. Ja wypowiadam swój zamysł i spełnia się on i dokonuję wszystkiego, czego chcę. Czytamy o tym w Izajasza 46, 9, 10. Wspomnijcie rzeczy pierwsze, które się przed tym przydawały, a bowiem ja sam jestem Bóg, a nie jest inny. Bóg, któremu nie masz podobnego, który opowiadam od początku rzeczy ostateczne, a z dawna to, co jeszcze nigdy się nie działo, mówiąc, rada moja się stanie, a uczynię wedle woli mojej. Wybrani Boży już teraz posiadają dar życia wiecznego przez wiarę w zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, o czym czytamy w Ewangelii Jana, 6 rozdział, 54 werset. Ktoś używa ciała mego i pije moją krew, ma żywot wieczny, a ja go wzbudzę w ostatni dzień. Jana 6,54 to nie ten werset, już go czytam. Już teraz posiadają dar życia wiecznego przez wiarę zmartwychwstałego Chrystusa. Jednak ten werset. Bo używanie ciała Pana Jezusa i picia krwi Jego ma życie wieczne, a ja go zbudzę w dzień ostatecznym. Jest synonimem tego, że się wierzy w zmartwychwstałego Chrystusa. Następnie 1 Jana 5,20. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Ale wiemy, iż Syn Boży przyszedł i dał nam myśl, abyśmy poznali onego, który jest prawdziwy, a jesteśmy w onym prawdziwym, to jest w Synie Jego, Jezusie Chrystusie. Ten Ci jest prawdziwy Bóg i żywot wieczny. Kto wierzy w Niego, ma życie. Nie ludzkie i przemijające, lecz duchowe życie wieczne, życie z samego Boga. Ów dar daje nam zdolność, by poznać Go, radować się Nim i mieć z Nim społeczność, Ojcem i z Synem, Jezusem Chrystusem. To jest właśnie życie wieczne. Nie ulega wątpliwości, że jak długo chrześcijanin przebywa na ziemi, tak długo pełne korzystanie z Bożych błogosławieństw i potencjału życia wiecznego będzie niedoskonałe. Dopiero w chwale będziemy urzeczywistnieniem pełnej wartości Bożego życia. Stanie się to wówczas, gdy zobaczymy twarzą w twarz Tego, który jest naszym życiem i staniemy się do Niego podobni. Gdy poznamy tak, jak sami jesteśmy poznani. Gdy będziemy doświadczali doskonałej, nieprzerwanej i niczym niezakłóconej społeczności z Chrystusem, przedmiotem naszej nadziei. Taka jest chrześcijańska nauka. Prawdziwa istota chrześcijaństwa. Wraz z apostołem możemy zawołać o głębokości bogactwa i mądrości i poznania Boga. Rzymian 11:33. Tak. Cóż za niezgłębione bogactwo! Jakże niezbadane są wyroki Jego i niewyśledzone drogi Jego! Jakże wzniosłą wartość powierza nam chrześcijaństwo! Jaką pewność, jaką błogość i szczęśliwość, jaki pokój w naszej relacji z Bogiem, jaką pełnię radości w społeczności z Nim, jaką przyszłość, czy istnieje poznanie, które można by porównać z tym, jakie przynosi nam Ewangelia, a objawionego we właściwym czasie, w Słowie. Wyrażenie właściwy czas kontrastuje z określeniem przed dawnymi wiekami, przed wiecznymi czasami. W tym czasie żyjemy, to dziś Bóg objawił zamysł swojej łaski. Ten właściwy czas ustalony w wieczności przez Boga nadszedł teraz. W tym czasie żyjemy, to dziś Bóg objawił zamysł swojej łaski. Ten właściwy czas ustalony w wieczności przez Boga nadszedł teraz. Zapoczątkowało go wydarzenie absolutnie niepodważalne w historii. Wydarzenie o niezgłębionych, wiecznych konsekwencjach. Krzyż Chrystusa i Jego powstanie z martwych. To tam został w pełni objawiony zamysł Boga wobec nas. Zasłona, która oddzielała nas od Boga, została rozerwana. Droga dostępu do Niego otwarta i oświetlona. Nasza relacja z Nim jako Ojcem ustanowiona na wieki, a dziedzictwo jako nasz dział z Chrystusem przypieczętowane. Wszystko to stało się przez Niego i w Nim. Żadna z tych rzeczy nie była zapowiedziana ani znana kiedykolwiek wcześniej. Słowo Boga, który nie może kłamać, zostało objawione teraz. Odwieczne myśli Stwórcy, które tkwiły dotychczas w skrytości Jego zamysłów, są dziś znane, a zwiastowanie słowa zostało powierzone Pawłowi. Jakież olbrzymie znaczenie posiadał zatem urząd apostolski. Dzisiaj słowo prawdy jest dopełnione. Kolosan, 1 rozdział, 25 werset. Którego Kościoła stałem się sługą wedle szafowania Bożego, które mi jest dane u was, abych wypełnił Słowo Boże. Zwiastowanie było rozkazem Boga Zbawiciela i wszyscy wiemy, że apostoł wypełnił powierzone mu zadanie. Niemniej jednak Boży nakaz w niczym nie przypominał zakonu. Tym razem to nie Jahwe, Bóg Synaju, lecz Bóg Zbawiciel objawił się w Słowie we właściwym czasie, powierzając jego zwiastowanie apostołowi. Paweł adresuje swój list do Tytusa, o czym czytamy w wersecie 4, który był duchowym synem apostoła. Został zrodzony na gruncie prawdy i wiary. Wiara ta była wspólnym dziełem Pawła i Tytusa, Żyda i poganina. To właśnie Paweł przekazał swojemu uczniowi prawdę, to dzięki jego służbie Tytus uwierzył. Bóg Ojciec i Chrystus Jezus, nasz Zbawiciel, Boża miłość i Boża łaska jednoczą się, aby przekazać Tytusowi radosną nowinę o przychylności i pokoju jako błogosławieństwach ofiarowanych przez Zbawiciela.